Witam Was w ostatnim odcinku z sezonu Lewisa Hamiltona w F1 22. Nadeszła pora na Abu Dhabi, czyli ostatnią rundę tego sezonu. Sezonu, który skończymy najprawdopodobniej na trzecim miejscu. No, po tym dramatycznym wyścigu w Portugalii, w którym doszło do kolizji z kolegą z zespołu. Jeszcze jak się z kolegą z zespołu zderzysz, dojdzie do kolizji, to jest no, najgorsze, co może być. Wyścig tutaj no, będzie deszczowy. To jest coś niesamowitego, że w Abu Dhabi będzie deszczowy wyścig, naprawdę. Bo tam to chyba dosłownie kilka dni tylko w roku pada deszcz. A my tutaj akurat będziemy mieli deszczowy wyścig. Ale najpierw pora na kwalifikacje. Jeszcze co miałem powiedzieć. No tak, w kwestii tej kolizji. Wina tak 50 na 50, no bo ja z jednej strony nie zostawiłem tak no, pełnego miejsca. No a z drugiej strony, no tutaj ci zawodnicy, ta sztuczna inteligencja, no oni są tacy, że nawet jak powinni, to i tak nie ustąpią. W rzeczywistości zawodnicy w takiej sytuacji, no zbliżając się też do zakrętu. Usually this will be coming from a lack of rear downforce or an overly stiff rear suspension, but a little tweak with negative camber or toe in can also help with this. No tak jak mówiłem, zwykle w takich sytuacjach to zawodnicy no już odpuszczają, czy próbują atakować z drugiej strony. No ja ci tutaj tak jeżdżę. Widzę, że już mamy Pereza na torze. To mnie cieszy. To już będzie taki jakiś pierwszy, poważniejszy czas. No bo też muszę powiedzieć, że tutaj w Abu Dhabi, no to jakoś tak specjalnie mocno to się niestety nie czuje. Tutaj może być właśnie problem z, no, z tym, z podium. Może być problem z tym, żeby skończyć wyścig na podium. No jest Verstappen na podium, to mnie najbardziej. Verstappen jest na torze. To mnie najbardziej interesuje. Perez już kończy swój czas. Verstappen będzie go zaczynał powoli. Jest już czas Pereza, 27.0. Verstappen już jest tutaj na okrążeniu swoim pomiarowym. Już będzie je kończył. Większość kierowców już teraz na torze. Ok, skończył czas. Tutaj ta większość kierowców też będzie kończyła, albo chyba już będą zjeżdżać. Nie wiem, co oni będą robić. 26,5. Leclerc 26,5 też, ale czasy. No to pora na mnie. Okay guys, everyone be aware, the car's ready to go. I teraz tutaj kończą okrążenia, albo będą zjeżdżać, będę miał w miarę czysty tor. Tutaj ktoś jest, ale to chyba wydaje mi się, że on skończył swoje okrążenie. Norris chyba już no, ma czas uzyskany. Ciekawi mnie naprawdę, jak będzie wyglądał ten wyścig tutaj w deszczu na tym torze. I jak mocne będą te opady tego deszczu. No to jest coś niesamowitego. I praktycznie no nierealnego w rzeczywistości. Żeby tutaj w Abu Dhabi był deszczowy wyścig.
Ktoś tutaj się do mnie zbliża. Aj, no to jest fajnie. Nie, no dobra, tego to sobie pominiemy, bo to naprawdę to niepotrzebnie, tylko stracony czas był. Jedzie za mną jakiś has i ja tak sobie zapatrzyłem się na niego. No a tutaj jest ten zakręt, na którym też już nieraz w rzeczywistości mieli przygody zawodnicy. No a my już jesteśmy tutaj na początku okrążenia pomiarowego i zaczynamy. Tutaj już zaraz będzie końcówka pierwszego sektora. Rekord pierwszego sektora. A tutaj to wyjście było troszkę słabe. No ale to jest już trochę takie no zadowalające, że już jest rekord pierwszego sektora. Ale nie spodziewam się cudów. A w dalszej części toru, no tutaj już spory błąd. Drugi sektor już niestety słaby. Jeszcze końcówka. Ale to jest pierwszy czas. Jakim cudem ja tutaj pierwszy czas uzyskałem? Naprawdę. Po tym jak trening mi poszedł, to nie wyobrażałem sobie w ogóle, że będzie mnie stać tutaj na pierwszy czas. No jestem mega pozytywnie zaskoczony. I to jeszcze to okrążenie było takie trochę no z błędami. Tutaj nie trafiłem w zakręt zupełnie. ...26,1 to jest jakieś 0,4 około lepiej. Zaraz sobie to dokładnie zobaczymy, ale to jest około 40 sekundy lepszy czas niż tutaj pozostali kierowcy. Tutaj muszę uważać. Podczas wyścigu też będę musiał uważać na to miejsce. To jest jedno z kilku miejsc, które zostało zmodernizowane na tym torze. Trzy miejsca albo coś takiego zostały na tym torze zmodernizowane, no żeby poprawić ściganie się ogólnie na tym torze. No to patrzymy już za moment na te czasy. No nie, to nie jest 40, to jest 174. Ale ten... Ten drugi sektor i tak to jest tylko 0,2 gorzej. Tylko 0,2 gorzej. No, od większości zawodników tutaj z tego top 5 Red Bull, Ferrari, George troszkę słabo. Norris go nawet wyprzedził. Ten trzeci sektor jest, i pierwszy są dobre, tylko ten drugi sektor. No tutaj myślę, że miałbym też spokojnie rekord drugiego sektora, jakbym się poprawił. Jakbym tam dobrze pojechał te zakręty po tej długiej prostej. Jest założona nowa opona.
Coś jeszcze? Zobaczę sobie to paliwo tylko. No tutaj też jest w porządku. To teraz pozostaje nam już tylko przyspieszyć czas. Okay, we're 20th in the speed trap, 320.8 km per hour. Chciałbym sobie wyjechać tak tuż za tymi najszybszymi. W sensie za Leclerciem i Verstappenem, żeby po prostu już oni swoje czasy zrobili i ja potem. Będę wiedział w ten sposób, czy uda się, czy już się nie uda. Mieć to pole position? No ale szansa jest duża na to pole position. Na pewno będę wysoko na starcie. To już to mnie cieszy, chociaż na ten początek deszczowy to będzie ciekawe. Jest Verstappen na torze. Są też inni. Dobra. Pora uciekać. Okay, engines fired up. We're set. Dwie minutki do końca. Myślę, że jeszcze spokojnie też sobie tutaj wyjadę przed tymi kierowcami, którzy już będą na okrążeniu pomiarowym. Pomyłka, bo ja tutaj znowuż F1 to jest jedyna gra, gdzie do hamowania mam ustawione sobie sprzęgło, a nie hamulec ten normalny. I tak jak na przykład Grand Euro Truck Simulator czy Gran Turismo, to hamuję normalnie hamulcem, czyli tym środkowym. A do F1 użyłem akurat sprzęgła jako hamulca. No i teraz trzeba się śpieszyć, trzeba uciekać przed Alonso, żeby mu nie zepsuć okrążenia. No trochę taką podobną pomyłkę, ale to w innym sensie miał Lewis Hamilton w tym Azerbejdżanie, gdzie balans hamulców miał źle ustawiony do restartu po wyścigu i w ogóle nie trafił właśnie w pierwszy ten pierwszy zakręt. Jest Alonso niedaleko mnie, ale zdążę spokojnie rozpocząć okrążenie. Nie przeszkodzę mu. I zaczynamy. Ten pierwszy zakręt mi wyszedł na tym pierwszym okrążeniu. Tutaj na razie jestem na zero prawie. Tutaj jak jest? No minimalna poprawka. Ale tutaj się wszystko rozstrzygnie. Tu mogę się poprawić. Muszę troszkę wcześniej zahamować. Teraz jest dobrze. A i troszkę mi podbiło niepotrzebnie tym krawężniku. Niedużo jest poprawa na razie, ale Leclerc na razie, chyba że jeszcze nie ukończył okrążenia, bo cały czas jestem pierwszy. No i tutaj już jestem na zero, jeśli chodzi o czas. To będzie nieduża poprawa, jeśli będzie w ogóle. Nie będzie poprawy. Ale po position chyba jest. Ciekawe, czy oni się poprawili coś. Hamilton, Leclerc and George Russell. With qualifying complete, all that remains now is the main event. We'll be live and uninterrupted for the Grand Prix tomorrow, so make sure you join us then. Russell się poprawił, na trzecie miejsce wskoczył. Leclerc się troszkę do mnie zbliżył.
Ale nawet na tym drugim okrążeniu wydaje mi się, że to też wystarczyłoby, bo miałem chyba mniej niż 1/10 gorszy ten drugi czas. Także na ogólnie w kwalifikacjach miałem najszybsze tempo. No to teraz pora na ten, no na pewno dziwny, deszczowy wyścig w Abu Dhabi. I to jeszcze tak, no wygląda na to, że to nawet będą jakieś takie poważniejsze opady tego deszczu. Patrząc na tą ikonę, jak ona wygląda. Welcome to Abu Dhabi. We're just about to start today's race here at the Yas Marina Circuit. It's a track known for its long, long back straight, which serves as a fantastic opportunity for overtaking, going into the slow speed corners that follow it. It's an unusual race day today at the Yas Marina Circuit, where wet conditions like this are fairly uncommon. 16 corners here, 7 to the right and 9 to the left. We won't be seeing any DRS assistance unless things dry out a lot later on in today's Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. An immense lap from Lewis Hamilton yesterday puts him on pole position, and it's Charles Leclerc in P2. Considering the rest of the grid, we have Russell, Perez, Max Verstappen, and Sainz, Fernando Alonso, Ocon, Norris, and Valtteri Bottas, Magnussen, Gasly, Guan Yu Zhou, and Tsunoda, Ricciardo, Mick Schumacher, Lance Stroll, and Alex Albon, Vettel, and Nicholas Latifi. Cały wyścig na przejściówkach i nie będzie tutaj suchego toru. Cały wyścig na tych oponach przejściowych, bez żadnych zmian opon. No to zaczynajmy już ten bardzo nietypowy, ostatni wyścig tutaj w tym sezonie. To nie był najlepszy start. Już mnie wyprzedził Leclerc do pierwszego zakrętu. Troszkę wypadłem. Te pierwsze momenty tutaj, dopóki się opony nie rozgrzeją, to będzie ciężkie. Russell jest pół sekundy za mną. Nie wyprzedzi mnie. Nie, na końcu prostej. Niech te opony się rozgrzeją, to się w końcu będzie można tutaj skupić ewentualnie. Jeśli to będzie w ogóle możliwe, żeby dogonić Leclerca. No już się rozgrzały te opony. Trzeba się przyzwyczaić też do tego, że no, te punkty hamowania, wszystko jest troszkę inne. Tutaj się troszkę o niego zbliżyłem teraz. Szkoda tego pierwszego momentu po starcie, no ale ja tutaj tych startów nie mam najlepszych w tej grze. Ogólnie wydaje mi się, że no, jakby się nauczyć startować bez asysty, to by to lepiej wychodziło. No póki co tutaj się trzymam na razie za nim. Russell tak delikatnie, ale to jest nieduża strata za mną. No teraz to jest sekunda z przodu, sekunda z tyłu. Takie różnice. Tutaj te krawężniki, one trzeba ich unikać. Się tracić, a tym czasem one podbijają.
Coś tam się z tyłu wydarzyło. Tutaj się do niego zbliżam. W tej części toru jestem szybszy od niego. I to wyraźnie jestem szybszy od niego w tej części toru. Russell już tam został prawie na 2 sekundy. Ja mam teraz najszybsze okrążenie. Troszkę mi wyrzuca tutaj. Ale na pewno tej długiej prostej tutaj czas najwięcej tracę. Tutaj to wyjście czy coś, no tutaj w tym momencie mi Leclerc odjeżdża najbardziej. Tutaj zawsze mił na tą około sekundę odjeżdża. Z tyłu na razie zagrożenia nie ma żadnego. Tutaj nie pakować się na te krawężniki. No prawie 2 sekundy przewagi już mamy Russellem. Tutaj to te momenty już, gdzie zaczynam się zbliżać do niego. Takie delikatnie może inne linie przejazdu. No i tutaj, no tak blisko to jeszcze nie byłem za nim. Kończymy kolejne okrążenie. Znowu najszybsze okrążenie. Mamy ewidentnie tutaj najszybsze tempo. Ale ta prosta, najdłuższa, tam mi odjeżdża. Tutaj też troszkę mi odjedzie pewnie. Źle w ten drugi zakręt wszedłem. Próbuję jakieś takie troszkę inne wyjścia, tą prostą mieć. Ale to nic nie daje. Znowu mi na tą sekundę około odjechał. Russell tak 2 sekundy z tyłu jest. Perez tam też Verstappena trzyma, ale to jest... Mnie najbardziej interesuje Leclerc, tylko że nawet jeśli ja wyprzedzę Leclerca, to i tak mi braknie punktów, żeby mu zabrać to wicemistrzostwo. Leclerc musiałby być chyba na 3. albo 4. miejscu przy moim zwycięstwie. To okrążenie słabsze zdecydowanie teraz w moim wykonaniu. To się potwierdza też, że no cały wyścig będzie deszczowy. Tutaj trochę błąd. No i okrążenie o sekundę gorsze niż tamto poprzednie, rekordowe. Tutaj to niepotrzebnie tak po tych krawężnikach jeżdżę. No teraz Leclerc odjechał na 2 sekundy. Russell na 1,5 sekundy, sekunda 6. Jedna trzecia wyścigu już za nami. Tutaj trochę spóźniłem z tym hamowaniem. Chciałem delikatnie opóźnić, ale wyszedłem na tym tylko gorzej.
to jest moment, gdzie się najbardziej zbliżam do Leclerca. No wyjście na tą długą prostą, tam jest największa strata. To okrążenie już coś lepsze. Russell jest troszkę bliżej mnie niż to było przedtem. Opony się nie przegrzewają, nie? Teraz to zarówno z przodu, jak i z tyłu, no tutaj nic się nie dzieje. Teraz, no tutaj lepszy fragment. Zrobiło się z powrotem 2 sekundy przewagi nad Russellem. No ale ten słaby zakręt. Ale niedaleko i bym miał rekord okrążenia poprawiony. Verstappen tam jest coraz bliżej Pereza, ale na razie nic tam nie planuje. Tutaj to wyjście nie najlepsze. Znowu tak, no dosłownie o tę dziesiątą część sekundy za późno zahamowałem. Znowu przychodzi ta część toru i znowu jestem trochę bliżej Leclerca, dalej od Russella. I tak doganiamy samochód z przodu, ale to tylko w trzecim sektorze. Po ścigu gdzieś, tutaj wcześniej lepiej zahamować. Aj, podbiło mnie, źle zaatakowałem ten krawężnik. Leclerc mi znowu odjechał przez to podbicie, już był bliżej, ale tam podbiłem na tym jednym krawężniku.
No i tak cały czas jestem mam to najszybsze okrążenie. Leclerc nie jedzie szybciej niż to moje najszybsze okrążenie. No teraz, a ja też się poprawiłem teraz. Ale to jest dosłownie 1/10 sekundy szybciej ode mnie pojechał. Czy to aby no te warunki coś się nieco poprawiły? No tutaj źle, znowu co tam udało się odzyskać, to straciłem. Najpierw przynajmniej na razie Russell troszkę został, ponad 2 sekundy już teraz jest, ale znowu Leclerc, znowu te 2 sekundy też z przodu. Tutaj tylko nie dać się na te krawężniki, tylko nie na te krawężniki. Dziewiąte z 15 okrążeń. Pół sekundy nad Russellem, no to już tak, no jeśli nie będę popełniał jakiegoś błędu to dużego, to na pewno no to miejsce jest bezpieczne. A jeśli chodzi o Leclerca, no to jednak no może być nieuchwytny. Rekord pierwszego sektora. Kontrola szybka, tutaj nic się nie dzieje. 30% zużycia tych opon, ale temperatury w porządku. Teraz idealnie zaatakowany ten krawężnik. Tam jest takie podbicie, właśnie jego nie można dotknąć, bo się na tym dużo czasu traci. Drugi sektor najszybszy, personalnie, bo Leclerc pewnie ma rekord. Jest 3 sekundy już Russell z tyłu. Czy to będzie rekord okrążenia? Jest. Leclerc się poprawił, ale tylko na dosłownie na moment, bo ja przebiję mu ten czas już. Nic się tam z tyłu nie zmienia. Jak jechali, tak jadą na swoich pozycjach. No nie no, Leclerc jest nie do doścignięcia na razie. Tutaj nie ma szans w ogóle na nic, jeśli chodzi o pogodę.
trzeci sektor teraz rekordowy. Cztery okrążenia jeszcze. Teraz najszybszy pierwszy sektor swój. Teraz już nawet mi zniknęli tam ci z tyłu z radaru. Teraz się pojawili. 3-6. Nic się tam z tyłu nie dzieje, nikt się nie wyprzedza z nikim. No teraz troszkę bliżej Leclerc. Przynajmniej na pewien czas się Leclerc bliżej zrobił. 1,5 sekundy. Jest kolejny rekord sektora. No i to już sekunda się zabija do Leclerca, ale on tutaj odjedzie teraz. Podbicie znowu niepotrzebne. Już tak byłem niedaleko. Zobaczcie teraz, co się dzieje. Sekunda dwie było, jest sekunda 6, sekunda 7. Pół sekundy przez to podbicie straciłem. Patrzę, czy opony przegrzewam. Muszę uważać, żeby tu nie przedobrzyć. Jestem szybszy w tym miejscu od niego, ale nie chcę przedobrzyć i się gdzieś pakować na ścianę. To już jest przedostatnie okrążenie. No teraz troszkę zbyt agresywnie to było. W rzeczywistości by się to raczej dobrze nie skończyło. No jest ta sekunda, ale co z tego, jak on mi tutaj zawsze odjeżdża na tej prostej. Wyścig się raczej się rozstrzygnął no już na tym pierwszym zakręcie. Szukam jeszcze troszkę jakichś innych tutaj linii, ale to i tak nic z tego nie daje. Tego paliwa jest dużo. Jakby tylko się dało, no ale nie da się. Nie da się zmienić.
Jakby tylko to paliwo się dało zmienić, może można było sobie ustawić teraz najbogatszą mieszankę. Tak to w tej końcówce wyścigu, no już zdecydowanie bliżej niego się trzymałem, ale to i tak na nic. Jeszcze podbicie na tym krawężniku, także no już oficjalnie pozostaje dojechać do mety na drugim miejscu. No i sezon też kończymy w generalce na trzecim miejscu. Końcówka sezonu i tak chyba była zdecydowanie najbardziej udana. Były te dwa zwycięstwa w Meksyku i w USA. No, oczywiście nie takie idealne te zwycięstwa, bo trzeba było tam używać powtórek na początku wyścigu. Ale ten wyścig też bez jakichkolwiek takich no, błędów poważniejszych. No i kończymy go na tym drugim miejscu. Yes, that's a podium. Excellent drive. The team have worked especially hard this weekend and this is a fantastic reward. Latifi, kierowca dnia, nie wiadomo za co. Coaster season, but they can go into the winter with their heads held high after an emphatic victory here today. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? Well, they clearly have a car that comes alive in the kind of conditions we were dealing with today. It's a very balanced package in the wet, and what that means is that the drivers have confidence to attack, and having that confidence gets you on the power earlier, it lets you brake later, and can put you a long way up the road. Ferrari are at it again, an excellent performance at today's Grand Prix, and they're certainly a team that know what they're doing out there. Well, that lead at the top has somewhat shrunk today. Some amazing talent out on the track today. But Anthony, who would you pick as your driver of the day? Nicholas Latifi gets my vote today. The Constructors' Championship may be a foregone conclusion at the moment, but regardless, let's look at the standings. And it's another title in the bag for Red Bull after a long and hard-fought season. They've built an astonishing car this year, and the glory they'll be taking back to Milton Keynes is fully deserved. Meanwhile, AlphaTauri's strong weekend allows them to continue their march up the table. Well, what an end to another fantastic weekend of racing. Thanks to everyone who joined us and we'll see you for the next one. Oficjalna też tabela tutaj na koniec sezonu. Okończymy ten sezon na trzecim miejscu. 16 punktów za Leclerciem. Verstappen oczywiście w innej lidze. Udało się też pokonać kolegę z zespołu, Russella. W konstruktorce kończymy na trzecim miejscu. 4 punkty za Ferrari. Także tutaj też no, bardzo niewiele brakło do wicemistrzostwa. Na przykład o ten wyścig w Brazylii. Gdybyśmy się w Brazylii nie zderzyli, to mielibyśmy wicemistrzostwo w konstruktorce. Właśnie tutaj przegląd sezonu, ale Nie mogę sprawdzić, to mi trochę mi tego szkoda, że nie mogę sprawdzić tych miejsc w wyścigach, które zajmowałem. No ale patrząc na ten sezon ogólnie, to no, końcówka sezonu była zdecydowanie bardziej udana. Tam te zwycięstwa, czy to w USA, czy to w Meksyku.
Na początku sezonu też były zwycięstwa, ale to jeszcze na tym troszkę niższym poziomie trudności. Tam jeszcze było zwycięstwo w Kanadzie. W Kanadzie no taki wyścig też, że drugą część wyścigu jechałem z uszkodzonym przednim skrzydłem, ale udało się obronić przed Leclerciem chyba, zdaje się. No bo to Kanada, szczerze mówiąc, to jest chyba najłatwiejszy tor, jeśli chodzi o wygrywanie. No to cóż, pora kończyć ten odcinek, tą serię. I tak, ten odcinek ukaże się na kanale 26 maja. 13 czerwca jest premiera F1 23, więc mamy jeszcze pół miesiąca do premiery następnego F1 i przez te pół miesiąca będziemy sobie jeszcze robić jakieś takie losowe rzeczy z F1. Na pewno zrobimy sobie takie wyzwanie last to first, czyli z ostatniego miejsca spróbujemy dojechać do pierwszego miejsca. Jakim kierowcom, na jakim torze, to już mam wybrane. Też jednej osobie odpisałem akurat na komentarz. No i też powiedziałem mu, co to już będzie, kim i gdzie. I to będzie pełny dystans wyścigowy, więc wyścig będzie dosłownie ponad godzinę trwał, tak jak w rzeczywistości. No oprócz tego jeszcze na pewno spróbuję sobie jeździć bez kontroli trakcji tutaj. No i na pewno jeszcze jakieś inne takie rzeczy sobie znajdę, żeby jakoś te pół miesiąca do następnej F1 zapełnić. No a za tą serię również dziękuję. 22 odcinki, ale to już wszystko dobiegło końca. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach z F1.